A to dobre wiadomości dla Ukrainy. Dostanie kolejny pakiet wojskowy z USA i amunicję od Unii Europejskiej. Partia Ziobry już nie solidarna. Teraz to suwerenna Polska. Co na to koalicjant? Krzysztof Sobolewski z PiS, za chwilę gościem Radia Z. Minęła właśnie ósma. Z USA do Ukrainy popłynie kolejna duża pomoc wojskowa. Pentagon właśnie zatwierdził następny pakiet militarny. Z Waszyngtonu słychać też stanowczy głos. Wsparcie będzie kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. Co znajduje się w tym nowym pakiecie, wie amerykański korespondent Radia Z Daniel Bociąga. Amerykanie zdecydowali o przekazaniu kolejnych rakiet do wyrzutni rakietowych HIMARS, haubic wraz z amunicją, pocisków przeciwpancernych, granatników, materiałów wybuchowych, a nawet ciężarówek. Co ciekawe, po raz pierwszy w pakiecie wojskowym znalazły się pociski Hydra 70. Są to małe rakiety wystrzeliwane z samolotów i helikopterów. Wartość sprzętu szacuje się na ponad $300 milionów. Od początku rosyjskiej inwazji Amerykanie przekazali sprzęt wojskowy za ponad $36 miliardów. Z USA Daniel Bociąga, Radio Z. Po naszej stronie oceanu jest w końcu porozumienie w sprawie dostaw amunicji dla Ukrainy. Państwa członkowskie Unii kupią wspólnie rakiety i amunicję za miliard euro, informuje szwedzka prezydencja. Takie są wiadomości Radia Z. Jeszcze godzina i zacznie się matura. Na początek z języka polskiego. Pierwszy raz od 19 lat do egzaminu przystąpią uczniowie, którzy kończą 4-letnie liceum. Ci z 26 w Łodzi trochę się denerwują. Stresik jest, no bo jednak jeżeli jest wypracowanie, które może wyzerować pracę, no to jest to stresujące po prostu, takie najprostsze błędy. Czuję się przygotowana i nawet rodzice trochę są pod wrażeniem, że aż tak bardzo się nie stresuję, no bo czuję, że dobrze mi pójdzie. Ja myślę, że jak ktoś się uczył regularnie, to teraz na pewno da radę. To może na rozgrzewkę pytanie z wiedzy o społeczeństwie. Jak się nazywa partia Zbigniewa Ziobry? Suwerenna Polska, już nie Solidarna. Zmieniła się nazwa, ale nie program. Stanowcze nie mówimy jakimkolwiek dalszym ustępstwom wobec bezprawnych żądań Unii Europejskiej wobec Polski. Grożąc sankcjami, a nawet już stosując. Nie ma na to zgody, nie będzie. Lansowane przez Unię zepsucie i wynaturzenia, niszczenie rodziny i deprawację dzieci. Według Ziobry Polsce zagraża Unia, Niemcy, Donald Tusk, a także gender i LGBT. Na pierwszej konwencji Suwerennej Polski nie było nikogo z PiS-u. A u nas owszem. Gość Radia Z i Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Solidarna czy suwerenna? Która z tych nazw panu się bardziej podoba? Jeszcze dodajmy bezpieczna. I wtedy mamy filar programu Prawa i Sprawiedliwości, między innymi z 15 roku, gdzie była solidarna, suwerenna i bezpieczna Polska. Więc cieszymy się, że korzysta nasz koalicjant z tego dorobku Prawa i Sprawiedliwości i idzie tym tropem. Czyli was kopiuje. My pochwalamy taki trop, jesteśmy za tym, aby Polska była suwerenna, solidarna i bezpieczna. A dlaczego pana zdaniem Zbigniew Ziobro zmienił nazwę swojej partii? No to już pytanie do Zbigniewa Ziobro. A pan się nie domyśla? Czasami jest, panie redaktorze, tak, że jak rozpoznawalność jest na niskim poziomie, trzeba coś zrobić. No, w tym przypadku być może o to chodziło. Nie jestem tutaj jakimś wizjonerem, że mógł za Zbigniewa Ziobro odpowiadać, więc być może to był główny powód. Czują się niedowartościowani, stłamszeni w Zjednoczonej Prawicy, panie chcieli się wyróżnić? Można powiedzieć, że dzisiaj mamy pierwszy dzień matur, więc może czują się jak ci maturzyści, którzy przed egzaminem dojrzałości właśnie stają. Oczywiście życzę wszystkim maturzystom dzisiaj powodzenia i połamania piór. Solidarna, może taki egzamin dojrzałości ma dopiero przed sobą. Ale to zabrzmiało... Solidarna, suwerenna. Tak, ale to zabrzmiało tak, jakby to byli maturzyści żółtodzioby. Oni są żółtodziobami w polityce? Patrząc z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak Prawo i Sprawiedliwość się utworzyło, powstawało, kiedy, no to można powiedzieć, że Solidarna, bądź teraz suwerenna Polska, to jest... w tej chwili, maturzyści, to i tak jest wysoko. A dlaczego nikt z państwa partii nie pojawił się na tej konwencji suwerennej Polski? Panie redaktorze, ja jestem z Podkarpacia i jak nie zapraszają, to się nie pojawia. Jest pan tym zbulwersowany? Nie, panie redaktorze, to jest decyzja suwerennej Polski czy Solidarnej. A dlaczego nie zaprosili? Dlatego, panie redaktorze, to już pytanie do
suwerennej Polski. Może poziom napięcia między wami jest tak wielki, że nie pozwolili sobie na to, żeby siedzieć obok posłów PiSu? Panie redaktorze, nie sądzę, aby był poziom napięcia. Ja mam dobre relacje z większością i posłów Solidarnej, Suwerennej Polski. Tak dobre, że nie zaprosili was na swoją konwencję. Nie, bywaliśmy i na konwencjach Solidarnej Polski. Bywałem ja często, więc nie robię z tego powodu zagadnienia i to jest decyzja ich. No dobrze, ale pamięta pan Stowarzyszenie Odnowa, pana wiceministra Ociepy. Tak. O wiele mniejsze ugrupowanie niż Solidarna Polska, Suwerenna Polska. Na pewno nie ma 20 posłów i tam był na konwencji i premier, i trzech wicepremierów. A tu wyglądało niemalże jak ostentacyjna nieobecność. Panie redaktorze, mówię, nie robię z tego tematu zagadnienia i to jest decyzja ich cóż, przyjmujemy ją z dobrodziejstwem inwentarza. Zaimponowała panu ta konwencja i rozmach, 2500 członków, świetne efekty wizualne. Solidarna, Suwerenna Polska idzie do wyborów sama? Boicie się tego? Panie redaktorze, ja pamiętam obrazki z 2015 roku. My robiliśmy konwencję tam też, między innymi w miejscu, gdzie miała i Suwerenna Polska. Pamiętam kilka tysięcy ludzi, którzy tam byli i rozmach, więc no, do imponowania jeszcze daleko. Natomiast ja powtórzę to, co już mówiłem w tamtym tygodniu też, że mam nadzieję, że z tyłu głowy nasi przyjaciele z Suwerennej teraz Polski mają, że sukces Zjednoczonej Prawicy przyniosła jedność. I to jest główne, co chciałbym, aby jednak z tyłu głowy mieli ciągle. W 2015 i 2019 roku obóz Zjednoczonej Prawicy wygrywał wybory i coś, co działało, to nie warto jest psuć tego. No dobrze, ale ponoć nie mają zaufania do prezesa Kaczyńskiego, nie mają zaufania do pana, bo pan będzie przecież głównie układał listy. Co jeśli Suwerenna Polska zdecyduje o starcie samodzielnym? Ma szansę na przekroczenie progu? Panie redaktorze, to będzie też dla nich ten egzamin dojrzałości, jeśli by taką decyzję podjęli. Natomiast ja jednak zakładam, że zdrowy rozsądek i podejście propaństwowe zwycięży i to myślenie o tym, że w 2015 i 2019 obóz Zjednoczonej Prawicy, jeszcze raz powtarzam, odniósł dwukrotnie zwycięstwo, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to powtórzyć w 2023, a później w 2027. Czyli jako pan, obóz Zjednoczonej czyli Prawicy. Czyli pan jest za tym, żeby pójść z Suwerenną Polską? Jestem za tym i cały czas o tym to powtarzam i nic się nie zmieniło. Wczorajsza konwencja nie zmieniła niczego w moim myśleniu. A na jakim etapie jest przygotowanie list wyborczych? No na pewno ten etap wczoraj troszkę został wycofany. Nastąpiło cofnięcie w budowaniu list? Delikatnie cofnięcie na pewno. A dlaczego? Nastąpiło. Panie redaktorze, taki etap. Czyli z jednej strony serdeczność, przyjaciele Suwerennej Polski, a z drugiej strony ho, 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 nie znali te numery. To jest ten egzamin dojrzałości, panie redaktorze. Czyli co, testujecie teraz Suwerenną Polskę? Nie, my nie testujemy, panie redaktorze. Wstrzymacie negocjacje w sprawie list? My zapowiadaliśmy, że listy wyborcze, ich ogłoszenie, kształt będzie nie wcześniej niż w okresie wakacyjnym. Tak naprawdę w ostatnim możliwym momencie przed rejestracją i tutaj się nic nie zmieniło, natomiast same rozmowy no będą teraz troszkę inaczej wyglądały. Polscy biskupi zaapelowali do polityków, aby w imię odpowiedzialności za ojczyznę unikali pokusy demagogii i populizmu oraz bezwzględnego dyskredytowania oponentów. Czy zastosujecie się do tego apelu? Panie redaktorze, podpisuję się pod tym obiema rękami. A przestaniecie nazywać Donalda Tuska kolaborantem niemieckim? Ja czegoś takiego nie użyłem i nie przypominam sobie, bym ale używał. Ale tak mówi pański przyjaciel Zbigniew Ziobro. No to już trzeba pytać Zbigniewa Ziobro. Ale jesteście na jednej liście Zjednoczonej Prawicy. Panie redaktorze, jesteśmy i mam nadzieję, będziemy. Natomiast to już, jeśli ma Zbigniew Ziobro dowody na kolaborację, to i ma podstawy do tego, aby tak określać. A pana zdaniem Donald Tusk jest kolaborantem niemieckim, panie czy nie? Panie redaktorze,
kolaborantem może nie, bo to jest dosyć mocne słowo, natomiast osobą, która jest wspierana przez Niemcy i została tutaj przysłana przez jeszcze wtedy Angelę Merkel, później wspierana przez między innymi panią von der Leyen, to podstawy do tego, aby mówić, że Donaldowi Tuskowi bliżej do Niemiec niż do Polski są. Uważa pan, że Donald Tusk nie ma prawa nazywać się polskim patriotą? Panie redaktorze, na jakiej podstawie? Mówienie po polsku, myślenie po niemiecku, to jest doktryna Donalda Tuska. My mówimy po polsku i myślimy po polsku. A czy to nie jest trochę to, o czym mówią polscy biskupi? Żeby wzajemnie nie oskarżać się o brak patriotyzmu? Panie redaktorze, czy ja oskarżam o brak patriotyzmu? No ale to, co pan powiedział, nie jedni jest komplementem wobec jedni Donalda są patriotami Tuska. Polskimi, inni są patriotami zagranicznymi. I Donald Tusk jest jakim patriotą? No, do polskości, do polskiego patrioty mu daleko. A czy daleko jest do debaty Kaczyński-Tusk? To może do takiej debaty dojść? Panie redaktorze, nie widzę teraz ani powodów do takiej debaty, ani czasu, żeby taka debata mogła nastąpić. Pan prezes Jarosław Kaczyński kiedyś odpowiedział, że po spełnieniu kilku warunków to być może kiedyś taka debata mogłaby się odbyć, ale ja tutaj w przeciwieństwie do pana prezesa aż takim optymistą nie jestem, żeby Donald Tusk spełnił chociażby jeden z tych warunków. A pamięta pan, jaki to był warunek? Między innymi, że brak atakowania i brak w sposób atakowania, w sposób kłamliwy, obraźliwy. No tutaj Donald Tusk jest w tym względzie. Wy jesteście gołąbkami pokoju. Panie redaktorze, jak zawsze. Krótka piłka teraz. Pan może odpowiedzieć, panie pośle, tak albo nie. Powinniśmy wyrzucić z kraju ambasadora Rosji, tak czy nie? Tak. Jarosław Kaczyński przejdzie niedługo na emeryturę, tak czy nie? Nie. Zbigniew Ziobro to prawdziwy mąż stanu, tak czy nie? Pomido. Suwerenna Polska jest pazerna na stanowiska, tak czy nie? Nie. Moja żona ma wybitne kompetencje, tak czy nie? Tak. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa m.in. o datę konwencji Prawa i Sprawiedliwości. To jest gość Radia Z. Ale wracając do krótkiej piłki, naprawdę pan uważa, że trzeba wyrzucić ambasadora Rosji z Polski? To jest moje prywatne zdanie i tutaj nie chciałbym, aby to było traktowane jako zdanie, które jest wiążące dla czy MSZ-u, czy naszych służb. Natomiast uważam, że pewien etap, pewna granica już dawno zresztą została przekroczona i nawet sam fakt wtedy prowokacji, gdy składał ambasador, chyba to było w dniu, kiedy jest według Rosjan obchodzony Dzień Zwycięstwa, 9 maja. Czyli prawie rok złożyć temu kwiaty pod pomnikiem, mając z tyłu głowy, że w tym momencie już od dwóch miesięcy wojska rosyjskie atakują terytorium Ukrainy, to jednak podjął się tej prowokacji. I chociażby już z tego powodu powinien dostać wilczy bilet. Czyli co takiego dałoby Polsce wyrzucenie ambasadora? Zapewne wyrzucono by nam naszego ambasadora z Moskwy. Prawdopodobnie tak. Ale powinniśmy chyba utrzymywać jakieś kanały dyplomatyczne. Ale są konsulowie, panie redaktorze, zawsze są konsulowie. Czyli obniżyć rangę przedstawicielstwa. To już mówię, to jest, cały czas podkreślam, to jest moje prywatne zdanie. Tak jest. Rosyjskie media grzmią o terrorystycznym ataku dronów na Kreml. Ukraina temu zaprzecza. Komu pan wierzy? Panie redaktorze, pan prezydent Zełenski powiedział, że zostawiają sprawę ukarania Putina Trybunałowi w Hadze i tutaj wierzę panu prezydentowi Zeleńskiemu. Natomiast Rosjanie doskonale wiemy, z czego są sławni, głównie z prowokacji. I tutaj nie wykluczałbym nawet, że to jest ich prowokacja, która by uzasadniała w tej chwili kolejny etap tego, co
rozpoczęli 24 lutego zeszłego roku. Czyli mogłoby dojść tak naprawdę do ataku na Ukrainę w dużo większej skali niż do tej pory. Do eskalacji, tak, i to byłaby, to prawdopodobnie to miało stanowić pretekst, zresztą dzisiejszej nocy, z tego co wiem, taki atak nastąpił, rakietowy, wzmożony, eskalacja takiego ataku. Według strony ukraińskiej nie powiódł się, wszystkie rakiety zostały strącone, ale jest to, można powiedzieć, tak, tylko potwierdzenie, że być może Rosjanie oczekiwali takiego pretekstu. Panie pośle, Jarosław Kaczyński nie wybiera się na emeryturę. A jak się czuje? Jaki jest jego stan zdrowia? Bo wszyscy się nad tym zastanawiają. Panie redaktorze, pragnę uspokoić wszystkich, którzy się nad tym zastanawiają i martwią, że wszystko jest w porządku. Niedługo pan prezes będzie zabierał głos, nawet mogę powiedzieć, że chyba nawet dzisiaj. W jakiej sprawie? Będzie konferencja prasowa z panią marszałek Elżbietą Witek. Dotyczyć sprawa będzie... Między innymi jednej z inicjatyw, której nad którą pieczę objęła pani marszałek Elżbieta Witek, inicjatywa Chronimy Dzieci. A, czyli chodzi o ochronę dzieci w internecie i nie tylko. Tak. A co z konwencją Prawa i Sprawiedliwości? Pojawiły się takie informacje, że przyspieszycie tę konwencję, to prawda? Panie redaktorze, nie nazywałbym tego konwencją, natomiast tak jak zapowiadaliśmy, jesteśmy w trasie w Polsce pod hasłem Polska to przyszłość. Rozmawiamy o programie z Polakami jako ekspertami od programu i chcielibyśmy też zaprezentować efekty tych rozmów i być może to nastąpi już w miesiącu maj. W maju, czyli pod koniec maja, ostatnia dekada maja. Można tak to ująć. Na pewno to mogę powiedzieć, że w maju zaprezentujemy pierwsze efekty. Czujecie oddech na plecach. Donald Tusk jeździ po całej Polsce. W każdym województwie odbywają się spotkania władz Platformy. Platforma może pójść do góry? Panie redaktorze, nasze spotkania też odbywają się w różnych województwach, w różnych powiatach, w różnych gminach. Ale Jarosław Kaczyński nie jeździ tak jak Donald Tusk. Ale jeździ całe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, jeździ i spotkania odbywa pani premier Beata Szydło, pani marszałek Elżbieta Witek, pan premier Mateusz Morawiecki i jesteśmy też, rozmawiamy z Polakami. W tej chwili też rozmawiamy pod hasłem Polska jest jedna, inwestycje lokalne, gdzie raz, że przypominamy to, co udało się zrobić, ale też słuchamy od Polaków, czego jeszcze oczekują, bo i czego się obawiają. Bo, i to chcemy zaprezentować niedługo na takiej może konwencji programowej, o tak bym to nazwał, bardziej niż konwencji Prawa i Sprawiedliwości. A zaprosicie na tą konwencję programową przyjaciół z suwerennej Polski, czy raczej nie? Panie redaktorze, będziemy ogłaszać tam program Prawa i Sprawiedliwości, jeśli tylko Solidarna lub Suwerenna Polska będzie chciała się podpisać pod tymi założeniami, zapraszamy do realizacji tego programu. Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Jan Maj, czy już wszyscy w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy wiedzą, że suwerenna Polska będzie musiała wystartować samodzielnie? Znaczy, no w takim razie nie wszyscy, bo ja nie wiem o tym, żeby miała wystartować samodzielnie i tak jeszcze raz powtarzam, jestem zwolennikiem tego, aby to, co udało się, co za sukces Zjednoczonej Prawicy, czyli jedność, podtrzymać i w tym roku i wystartować jednym szerokim obozem poszerzonym o inne ugrupowania. Czyli na przykład o Pawła Kukiza. To już jest tak, zagwarantowane, pewne? Panie redaktorze, to jest, można powiedzieć, też uzależnione od samego Pawła Kukiza i jego ugrupowania, ale my jesteśmy otwarci na tą współpracę, na tę współpracę i ja jestem zwolennikiem tego. Tylko podobno będzie problem w okręgu opolskim, bo tam też chcą kandydować politycy suwerennej Polski. Okręgów wyborczych w Polsce jest 41. Czyli wyślecie działaczy Solidarnej i Suwerennej do innego okręgu? Panie redaktorze, dzisiaj mówię, za wcześnie mówić o tym, jak będzie wyglądał kształt list, to przed nami. Ale jeszcze jedno pytanie a propos listy. John, czy Suwerenna Polska Ziobry otrzyma jedynki na listach PiSu i w jakiej liczbie? Panie redaktorze, stosując terminologię maturalną, te jedynki chyba by im zaszkodziły, bo jedynka na maturze to nie jest nic dobrego. No dobrze, ale wiemy, chodzi o to, żeby być liderem listy. Panie redaktorze, sądzi pan, że ostatnie miejsce jest lepsze niż pierwsze? Powtarzam jeszcze raz, że wszystko to, co związane z kształtem list przed nami, dyskusja też przed nami. To a propos, kolejne pytanie dotyczące
pańskich spraw polityczno-prywatnych. Kamil Królak, czy już pan wie, gdzie pracuje pańska żona? Tak, jest prywatną osobą, pracuje prywatnie, nie ma tutaj bym chciał ten temat przeciąć. Nie pracuje w żadnej spółce Skarbu Państwa, no nie ma, nie jest też żadnej radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa i to chcę przeciąć ostatecznie. Bo kolejne pytanie, nic wspólnego z spółkami Skarbu Państwa. Bo kolejne pytanie pana J. jest takie. W ilu spółkach Skarbu Państwa zasiada obecnie pańska małżonka? W żadnej. W żadnej? W żadnej. A jak to było z zarobkami w poprzednich? Panie redaktorze, były te zarobki, ale w tej chwili się tego... Znaczy nie ma w tej chwili w żadnych ani... Wyładając oczy, ani swego czasu. Nigdy zresztą też nie zasiadała w żadnym zarządzie spółki Skarbu Państwa, więc to też chciałbym przeciąć i zdementować. Swego czasu portal TVN24 pisał, że pańska żona zarobiła prawie 70 tysięcy złotych, pojawiając się w pracy zaledwie 4-5 razy w ciągu pół roku. Chodzi o funkcję doradcy zarządu spółki Centrum Projektów Regionalnych Inwestor. Czy to prawda? Panie redaktorze, z tego co wiem, to była doradcą, a mając taką funkcję, to w zakresie obowiązków, panie redaktorze, nie jest od 8 do 16 praca, tylko są inne świadczenia, które świadczyła i wywiązała się z tego, więc... Czyli dzisiaj już nie pracuje w żadnej spółce Skarbu Państwa? W żadnej spółce Skarbu Państwa od... minimum roku czasu. Pan Robert, a propos... Od dwóch lat. Jak idzie walka z tłustymi kotami w szeregach PiSu? Panie redaktorze, nic mi nie wiadomo o tym, aby była jakaś walka z tłustymi kotami. Ale jak to, nie pamiętał pan prezesa Kaczyńskiego sprzed parunastu miesięcy? Uchwała, którą wtedy podjęła Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości, jest obowiązująca i mam nadzieję, że też skutecznie ten temat przecięło. Pan Wojciech, przepraszam, proszę sobie wyobrazić, że komisja do zbadania związków czy wpływów rosyjskich zostanie powołana zgodnie z obecnym projektem ustawy, ale dokona tego przyszły rząd Platformy. Czy kształt tej ustawy nie niepokoiłby pana w kontekście uprawnień komisji i miałby pan do niej pełne zaufanie? Panie redaktorze, dlatego, znaczy miałbym, oczywiście, że miałbym zaufanie. Gdyby większość tam mieli ludzie Platformy? Gdyby nawet miała większość Platforma, niech powoła taką komisję. Pan mówi szczerze? Panie redaktorze, mówię szczerze, ponieważ inaczej nie zakładalibyśmy powołania takiej komisji w takim kształcie i z takimi uprawnieniami, gdyby nie założenie, że nie będzie ona podlegała zasadzie dyskontynuacji, a jest to komisja, nie jest to komisja śledcza, nie jest to zwykła komisja sejmowa, nie będzie to zwykła komisja sejmowa, a takie są rozwiązywane po upływie kadencji Sejmu. Ta komisja, tak jak komisja weryfikacyjna w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, działa kolejną kadencję i ta też chcielibyśmy, aby tak działała. Z jednego prostego powodu materiału jest bardzo dużo, panie redaktorze. Pytanie, czy trochę już nie odpuszczacie tej komisji, bo senator Kwiatkowski mówił o tym, że na ostatnim posiedzeniu komisji senackiej z 12 senatorów Prawa i Sprawiedliwości było tylko obecnych 3. Czy to nie jest już trochę tak, że dostaliście sygnał z Pałacu Prezydenckiego, że prezydent zawetuje? Panie redaktorze, i nie ma co już walczyć o tą ustawę? Sygnał mamy z Senatu, że będzie taka, a nie inna decyzja i to tego się spodziewaliśmy, więc okres 30-dniowego vacatio legis, w cudzysłowie oczywiście, w Senacie przejdzie, wróci do Sejmu. Tutaj mam nadzieję, że zostanie uchwalona i trafi do podpisu na biurko pana prezydenta. No i to już decyzja pana prezydenta. Nie mi tutaj oceniać, jaka będzie, natomiast liczę, że będzie pozytywna. No dobrze, ale... Wtedy komisja rozpocznie swoją działalność. Uważa pan, że to uprawnienie komisji do tego, żeby nie będąc sądem decydować o tym, że ktoś traci prawa na przykład wyborcze, jest okej? Okay? Czy to nie wykracza poza kompetencje? Nie wykracza poza kompetencje, tak jak nie wykracza poza kompetencje działalności Komisji Weryfikacyjnej Spraw Reprywatyzacji w Warszawie. Ja tylko przypomnę, że niektóre decyzje komisji zostały zaskarżone do sądów, do sądu administracyjnego i
i zostały podtrzymane. No dobrze, ale komisja nie jest sądem, a będzie miała prawo odbierania praw publicznych. Ale będą pełne prawa do odwołania się. Także to nie jest tak, panie redaktorze, tam jest cała procedura i każdy będzie miał prawo do odpowiednich podjęcia odpowiednich działań w kwestii odwołania się i przeprowadzenia tego w procedurze sądowej, więc to nie jest tak, że ta komisja podejmie ostateczne decyzje i nie będzie do tego możliwości odwołania się. Zupełnie będzie. Innego zdania jest Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który przyjął uchwałę, w której czytamy o nasilającym się procesie niszczenia przez Prawo i Sprawiedliwość podstaw ładu demokratycznego. Jako przykład tego niszczenia właśnie komitet podał tę komisję. Panie redaktorze, o tym, że Prawo i Sprawiedliwość niszczy polską demokrację, praworządność, słyszymy od października 2015 roku, w momencie, kiedy wygraliśmy wybory jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica. Momentalnie okazało się, że jest to niedemokratyczne, niepraworządne i tak dalej, i tak dalej. Więc wszelkie takie tego typu stanowiska, inicjatywy już przerabiamy przez te ostatnie 8 lat. Więc przyjmujemy to jako kolejne, które... Lekceważycie takie które, głosy? Nie, macie panie redaktorze, nie głosy. Tyle lekceważymy, tylko w pewnym momencie, jeśli się używa zbyt często górnolotnych słów, te słowa się dewaluują. Więc tutaj po raz kolejny słyszymy, że coś niszczymy, czemuś przeciwdziałamy. A przypomnę tylko, że w demokratycznych procedurach Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory w 2015, 2019 i mam nadzieję, że tak samo no tak, ale stanie się w 2023 roku. Nie tylko Donald Tusk mówią dzisiaj wprost, te wybory nie były uczciwe i te, które będą, również będą uczciwe, dlatego że wykorzystacie do ewentualnej wygranej wpływy w spółkach Skarbu Państwa, w mediach publicznych i tak dalej, i tak dalej. Panie będą uczciwe, czy nie będą? Będą uczciwe, tak jak były w 2015 i 2019 roku. Pan Grzegorz, kolejne pytanie od naszego słuchacza. Co z tym 500+? Będzie ta rewaloryzacja, czy też nie? W przestrzeni medialnej pojawiają się plotki o waloryzacji tego świadczenia. Ma pan na tyle odwagi, pyta pan Grzegorz, aby wyjść albo powiedzieć tak lub nie, a nie kluczyć? Panie redaktorze, w przestrzeni medialnej tak, pojawiają się takie informacje, natomiast ja mogę powiedzieć jedno, że w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości ten temat nie pojawia się, nie jest dyskutowany, więc tego tematu nie ma. Nie ma tematu 500+. Nie ma tematu waloryzacji 500+. I nie będzie tematu 500+ na konwencji programowej w ostatniej dekadzie maja? Nie przewiduję takiego tematu. A po co pan jest w polityce? Pyta Better Man. Tylko szczerze. Szczerze, panie redaktorze, po to, aby po pierwsze zmieniać Polskę, a po drugie pomóc Podkarpaciu. Podkarpaciu? Tak. Kocha pan Podkarpacie? Bardzo. Tam się urodziłem, tam się wychowałem i stamtąd pochodzę. W tej chwili mieszkam w Rzeszowie, więc bardzo bym chciał, aby to, co już się udało na Podkarpaciu zrealizować, kontynuować. Pani Eliza, z czego pan jest najbardziej dumny? Jak zmieniło się Podkarpacie na przestrzeni lat? Z jakiej inwestycji rządu PiS? Panie redaktorze, Via Carpatia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego to jest pierwsza inwestycja, o której mówiliśmy od 2006 roku. Inicjatywa pana prezydenta, świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, która tak naprawdę otworzyła na Podkarpacie na świat. I to widać w tej chwili. Inne inwestycje to rozbudowa portu lotniczego Jasionka, Rzeszów Jasionka. No teraz to jest główny hub pomocowy dla Ukrainy też. Więc jest dużo, mnóstwo rzeczy, które udało się zmienić na Podkarpaciu. Podkarpacie się zmienia. Podkarpacie to jest dobry czas dla Podkarpacia. Podkarpacie to polska Bawaria? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć. Kerix, czy PiS po ewentualnie wygranych wyborach wprowadzi obowiązkową służbę wojskową lub obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w celu osiągnięcia
tej liczby 300-tysięcznej armii? Nie ma takich planów z tego, co wiem, o obowiązkowej służbie wojskowej nikt nie planuje tego, przynajmniej z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj mogę powiedzieć, że takich planów nie ma. Izmir, co z polityką młodzieżową rządu? Obecnie nie ma pełnomocnika, został odwołany. Dlaczego? To jest kwestia tylko powołania osoby, która by mogła przejąć te obowiązki, natomiast ja przypomnę, polityka młodzieżowa, to przypomnę, panie redaktorze, że w tej chwili cały czas obowiązuje zwolnienie z podatku do 26 roku życia dla osób, które pracują, zaczynają pracę, nie wiem, w 18 roku życia. Podniesienie stopy, podniesienie kwoty wolnej od podatku, obniżenie progu podatkowych, to jest wszystko też dla młodych osób. Ale dlaczego nie ma pełnomocnika? Dlaczego nie, został odwołany? Według mnie to jest kwestia kilku najbliższych tygodni, aby była osoba, która zajmie się tym ponownie tematem. A zna pan już nazwisko tej osoby? To jest decyzja pana premiera. Pana premiera Morawieckiego? Pana premiera Morawieckiego. Pana prezesa Kaczyńskiego? Panie redaktorze, obóz Zjednoczonej Prawicy ma to szczęście, że ma jedną osobę, która jest jej liderem, jest to pan prezes Jarosław Kaczyński i oczywiście tutaj swoje zdanie pan prezes będzie miał. A czy suwerenność Polski dzisiaj jest bardziej zagrożona, najbardziej od upadku komunizmu? Bo tak mówi Zbigniew Ziobro. Panie redaktorze, bezpieczeństwo Polski jest zagrożone ze względu na to, co dzieje się z naszą wschodnią granicą i to trzeba ciągle przypominać i ciągle o tym mówić. A suwerenność tak czy nie? Suwerenność, panie redaktorze, w tej chwili nie jest zagrożona, natomiast trzeba dmuchać na zimno. Ale Zbigniew Ziobro sugeruje, czy też mówi wprost, polskiej suwerenności zagraża Unia Europejska. Panie doktorze, prezydent i premier z Polski są upokarzani przez Komisję Europejską. Działania Unii Europejskiej są czasami niewytłumaczalne, a czasami są poza traktatowe i to o tym też mówimy. Na przykład. Natomiast będziemy to na przykład ingerencja w polski wymiar sprawiedliwości, gdzie ingerencja w reformę tego wymiaru sprawiedliwości, próba ingerencji Unii Europejskiej, co jest pozatraktatowe. Ale nie jesteście konsekwentni. Dlatego, że mimo tego, że mówicie, że są pozatraktatowe ingerencje, rozmawiacie z Komisją Europejską na temat kompromisowych panie ustaw. Panie redaktorze, rozmawiać trzeba. Patrz KPO. Bo rozmawiać trzeba. A te pieniądze z KPO będą jeszcze przed wyborami, czy nie? Czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Termin jest wyznaczony na 30 maja. Liczę, że będzie to pozytywne orzeczenie i zamknie temat never ending story KPO. Sądzi pan, że ci zbuntowani sędziowie przyjdą na to posiedzenie? Panie redaktorze, mam nadzieję, że w poczuciu obowiązku wobec Polski, bo tak zostali wybrani też do Trybunału Konstytucyjnego, to poczucie wygra u nich. To ostatnia sprawa. Jak to wygląda z lokomotywami wyborczymi na listach Prawa i Sprawiedliwości? Czy ściągniecie ludzi z Parlamentu Europejskiego? Panie doktorze, czy blady strach padł już w parlamencie na waszych kolegów? Nie wiem, jak w Parlamencie Europejskim to wygląda, natomiast oczywiście temat list i kształtu przed nami, dyskusja przed nami i wszystkie warianty są na stole. Nie wykluczamy niczego. Czyli jest możliwe, że Joachim Brudziński, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska wystartują jako jedynki w wyborach do Dzisiaj Sejmu? Dzisiaj nie wykluczamy żadnej możliwości. Jeśli miałoby to wpłynąć, a na pewno by wpłynęło na wzmocnienie naszych list i uczynienie z nich list, w cudzysłowie oczywiście, śmierci, to, panie redaktorze, każdy zdroworozsądkowo myślący polityk musi brać to pod uwagę. Pytanie, kto w wyniku tych list śmierci polegnie, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy koledzy z listy? Panie redaktorze, ja jestem optymistą i zrobimy wszystko, aby powtórzyć wyniki Zjednoczonej Prawicy z 2015 i 2019 roku. Zobaczymy, jak będzie do wyborów jeszcze prawie pół roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Z. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję, panie redaktorze, miłego dnia. I wszystkim strażakom jeszcze chcę przekazać pozdrowienia tylu
wyjazdów, ilu powrotów. Tak, dzisiaj dzień świętego Floriana i imieniny Moniki. Tak. Pozdrawiamy wszystkie Moniki. Dziękuję bardzo. Wszystkie Moniki. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.